Wtorek, 19 lipca 2022 rok. Fragment rzeki Bystrzycy Łomnickiej, tuż za wsią Młoty, w górach bystrzyckich. Jadę leśną drogą w kierunku wsi Lasówka. Droga wiedzie przez piękny las. Ogromne drzewa. Powiał wreszcie lekki, ożywczy wiaterek. Pomimo tego, że jadę skuterem, jest i tak gorąco. Jadę tylko w samej koszuli. Wiatr niesie zapachy żywicy, czystego górskiego powietrza, ziół, coś pięknego. Wyjechałem z lasu. Dojeżdżam do skrzyżowania. W tle Góry Orlickie. Po stronie czeskiej. Po prawej stronie górska łąka. Z bagienkiem. I typową roślinnością występującą na terenach podmokłych, bagiennych. Znowu powiał ożywczy wiaterek. Coś fantastycznego. Rozwidlenie dróg w kierunku Międzylesia i Kudowy. Ja jadę w kierunku Kudowy Zdrój. Dojechałem do Lasówki. Lasówka, piękna wieś, położona nad rzeką Orlicą. Orlica jest rzeką graniczną między Polską i Czechami. Przy drodze przez Lasówkę mamy sudecką chatę z pokojami do wynajęcia. Rzeka Orlicka, przez którą przerzucony jest Kozi Most.
Całej lasówki nie będę filmował ani fotografował, bo trzeba by było zrobić film wyłącznie o lasówce. Kamienny kościół świętego Antoniego w Lasówce. Dodam, że w Lasówce znajduje się mnóstwo pięknych domów. Domów z agroturystyką, z pokojami do wynajęcia. Jednym słowem, wieś piękna i warto przez nią przejechać. A nawet zamieszkać w którymś z tych pięknych domów. Chociaż na kilka dni, żeby poznać tą piękną miejscowość i nacieszyć się fantastycznymi widokami. A to kolejne powstające nowe domy. Piękne, prawda? Jadąc w kierunku Zieleńca, tuż przy drodze, kilkadziesiąt metrów za lasówką, znajduje się miejsce na biwak. Jest tutaj wiata wyposażona w ławy, w stoły, gdzie można się posilić, odpocząć i udać się w dalsze piękne zakątki Gór Bystrzyckich. I nie tylko. Wkoło wiaty ławy, stoły i miejsce na ognisko. Dotarłem do Zieleńca. Może nie wszyscy wiedzą, więc powiem, Zieleniec to jest dzielnica Duszników Zdrój. Niektóre wyciągi chodzą, wywożą turystów na szczyt góry. Ze szczytu góry otwierają się przepiękne, rozległe, malownicze widoki. Zwłaszcza teraz, kiedy jest piękna pogoda. Tu byłem na kawie.
pyszna kawa, przemiła obsługa. Kilka widoków z Zieleńca i w Zieleńcu. Mam pecha, bo jak cokolwiek fajnego filmuję, to zawsze coś charczy. Jak nie kosiara, to auta przejeżdżają, no ale cóż, tak to bywa. Kościół świętej Anny w Zieleńcu. Widoki spod kościoła świętej Anny w Zieleńcu. Klasztor Franciszkanów, Zieleniec. Dom świętej Anny przy klasztorze, noclegi. Poniżej drogi, dużo poniżej, chatka. Taras widokowy pod Zieleńcem. I widoki z tarasu. Głęboko w dole duszniki zdrój.